Dzień dobry Państwu, jestem po Palanicy i idę w kierunku kamieniołomu, ale nie jest to ten kamieniołom między Szczytną a Palanicą, ale inny. Północ wskazuje nam właściwą drogę. Mamy tu szosę na Kudowę i trzeba będzie się w jakimś sensownym miejscu przedostać, ażeby dotrzeć do szlaku, który biegnie tak zwanym praskim traktem, taką starą drogą o dość ważnym znaczeniu w dawniejszych wiekach. Obecnie jest to droga leśna i prowadzi tam tędy szlak turystyczny. Musimy się tam dostać, ale to jeszcze nie jest to miejsce, troszeczkę za wcześnie jesteśmy. Musimy się zbliżyć do Szczytnej. No i jesteśmy po drugiej stronie szosy. Idziemy wspaniałą ścieżką w kierunku szlaku niebieskiego. Piękny las sosnowy. Bardzo to pięknie wygląda, pięknie pachnie. Śpiewa nam kowalik. Przepięknie. Trochę brzuzek. Trochę świerków, lekki wiaterek, wspaniale. Jesteśmy koło pięknej kapliczki z 1843 roku, która zlokalizowana jest tutaj przy skrzyżowaniu dróg tak zwanej drogi armatniej z Wołan i drogi z Chociaszowa. Chociaż tak po prawdzie to nie wiem, która jest która. Natomiast jeszcze w okresie międzywojennym, jak mówią źródła, biegł tędy szlak pielgrzymkowy do Wambierzyc. Teraz raczej chyba jest rzadko użytkowana ta droga jako właśnie droga pielgrzymkowa. Natomiast są tutaj jeszcze ławy naprzeciwko kapliczki. Obiekt jest, no, powiedziałbym, nawet dość zadbany. W dosyć dobrym stanie. I rzeczywiście w bardzo pięknym miejscu. Można sobie tutaj odpocząć przed dalszą drogą. Za chwilkę ruszamy w stronę praskiego traktu, właśnie tą drogą. No i jesteśmy na praskim trakcie, szlak niebieski w stronę Batorówka, w stronę Skalnych Grzybów. Oczywiście jest to wycieczka dosyć długa, stąd myślę, że jeszcze około 2 godzin, 2,5 godziny pieszo, takim spokojnym tempem z przerwami kilkoma. No to z Polanicy do Skalnych Grzybów i z powrotem. Taka wycieczka, oczywiście w dobrej pogodzie, ale też wtedy, kiedy nie jest za gorąco, no to zajmuje około 8 godzin. Praski trakt jest dosyć monotonną drogą, jak wspomniałem, więc lepiej iść szlakiem turystycznym, który odbija w prawo od praskiego traktu i wjedzie drogą dużo ciekawszą, bardziej urozmaiconą. Także lepiej iść tędy, chyba że ktoś się bardzo spieszy. No to rzeczywiście lepiej wybrać szeroką arterię praskiego traktu. I tutaj sobie skręcamy w prawo ku dołowi, bardzo stromo w dół. Już jesteśmy bardzo blisko kamieniołomu. No i tu na lewo można dostrzec murek oporowy, który niestety już jest w dużym stopniu zawalony. No już resztki, chyba relatywnie niedawno się to jeszcze mocniej zawaliło. No tu mamy infrastrukturę należącą jeszcze do kamieniołomu. Tu nieraz byłem. Jakiś taki basen, nazwijmy to, zbiornik. Postument z takimi gwintowanymi prętami. Jakiś kawałek ceglanego muru.
Rejon, w którym się znajdujemy, nosi nazwę Ponurego Rogu. Jest to taki grzbiet, niezbyt wysoki. No i jesteśmy na miejscu. Miejsce jest ponure, jak nazwa wskazuje. Jest to tak zwany Ponury Róg. Ponury Róg i rzeczywiście jest tu bardzo ponuro. Ciemno i tak jakoś przygnębiająco. No ale cały urok tego miejsca na tym polega. Jesteśmy przed skalnym wyrobiskiem. Tutaj można z bliska sobie zobaczyć. I proszę Państwa, to ciekawe. No kamieniołom ten działał oczywiście przed wojną. Należał do firmy, czy też był stowarzyszony z firmą Zidler i Wimmer z Wunzlau. Takie informacje znajdujemy na stronie polska.org i tutaj mamy fotografię przedwojenną z lat 20-30 tego kamieniołomu. O, proszę bardzo, tak to wyglądało. Warto zajrzeć sobie na tą stronę. Dużo jest tam informacji o całym Dolnym Śląsku, informacji o architekturze przede wszystkim i innych ciekawych obiektach. No i mamy tutaj również mapę z 28 roku, na której zaznaczone jest to miejsce. Tutaj są dwa jakby wyrobiska. Wydaje mi się, że jesteśmy na tym niższym, o tutaj tym dolnym. O tym tutaj, ale pewności nie mam. Tę mapę warto sobie porównać z mapą współczesną. Rzeczywiście wiele dróg jest, no, pokrywa się z ówczesnymi. Rykes, czyli Szczytna. I tutaj właśnie Plaszken, czyli Plaszkenberg, czyli Błaszkowa. Prager Strasse, czyli Praski Trakt. O, bardzo to wyraźnie widać. I tutaj o właśnie Das Trübe Horn, czyli ponury róg obecnie. Zatrzymajmy się tu na chwilkę. Widzimy tu ciekawą wnękę wyciosaną w piaskowcu. Takim właściwie trudnym do oceny przeznaczeniu. Nie bardzo wiem, co to może być. I obok też ciekawostka, mianowicie wnęka większa z zawiasami, resztkami zawiasów. Być może jest to jakiś schron stosowany w czasie jakichś odstrzałów skał, tak mi się wydaje, ale pewności nie mam. Być może jest to robota ukończona, a być może jest to tylko początek, chociaż wydaje mi się, że to raczej jest już dzieło z grubsza skończone, skoro tutaj wstawiono te zawiasy. No można się tutaj bez wątpienia ukryć przed deszczem. Przynajmniej jeżeli nie zacina za bardzo. Tutaj jeszcze rzut oka na drogę usypaną z takich małych, niewielkich kawałków piaskowca. Idziemy niebieskim szlakiem i trzeba się mieć na baczności, bo po prawej stronie są bardzo strome urwiska. Naprawdę strome, wysokie skały. Jesteśmy na takim skalnym grzbiecie.
Piękna pogoda nam się zrobiła. Lekki wiaterek, słoneczko, ciepło, coś pięknego. No ale niestety mamy sierpień i dzień coraz krótszy, także trzeba dobrze obliczyć czas wycieczki, czas powrotu. A zatem mamy około 16, więc należałoby, biorąc pod uwagę drogę powrotną, już gdzieś za pół godziny ruszyć z powrotem. Sezon nam się kończy, letni, dzień coraz krótszy. Jesienią to już jest rzeczywiście bardzo, bardzo krótki dzień, dlatego zimno. Chociaż zapowiadają, że w tym roku mają być upały do listopada, więc zobaczymy. No ale wybierając się już w sierpniu, wrześniu, trzeba wziąć pod uwagę, że powrót będzie albo po ciemku, albo trzeba będzie się zbierać wcześniej. No, czerwiec nam się już skończył, miesiąc z najdłuższymi dniami w roku. Najlepszy czas na takie właśnie długie wycieczki po terenie mniej znanym. To jest dobry czas na odkrywanie, że tak się wyrażę, nowych miejsc, na odkrywanie nieznanych zakątków, jakieś testowanie szlaków ciekawych, dłuższych. A sierpień niestety już nie sprzyja takim wycieczkom. No tak, to ja znam tą drogę, wiem gdzie jestem, pamiętam, 2 lata temu też tu byłem, kojarzę. I przed nami 2 wysypana tłuczniem, z tego co widzę. Dobrze, zgadza się. Jest to droga, przez którą idzie szlak czarny. Niestety nie za bardzo pamiętam, dokąd ten czarny szlak wiedzie, bo to jest szlak, którego nie ma na mojej mapie. A nie byłem łaskawy sprawdzić sobie na mapie jakiejś nowszej, aktualniejszej. Będzie sekunda i będzie zasięg, to sobie zajrzę do internetu. W takich sytuacjach internet się przydaje, a tymczasem idę szlakiem niebieskim, cały czas niebieskim, ku górze. Z tego co pamiętam, ów czarny szlak przecina praski trakt. Więc to byłoby korzystne, bo tam siedzieliśmy na górze, na tym stoku. I teraz idziemy znowu do góry, ale po drugiej stronie. Szlak niebieski idzie tam dalej, ale my tam nie idziemy, natomiast pójdziemy sobie tak jak kiedyś, jako negdaj, tą odnogą szlaku w trójkącikach oznaczoną, która zawiedzie nas, zaprowadzi na taki punkt widokowy na górze Błaszkowa. A tutaj ciekawa skałka z tajemniczymi otworami. Z daleka myślałem, że to jest jakaś farba na czarno, takie krechy. Ale to są otwory. No ciekawe, co to miało być. Może ktoś chciał to rozdzielić, po prostu tą skałę. I to miały być kliny wbite jakieś, ale nie jestem pewien. Jest to możliwe, tylko po co? Wydaje mi się, że miejsce to jest rzadko odwiedzane przez turystów. Nie widać tu w ogóle żadnych śmieci. To niechybnie zwykle świadczy o tym, że ludzie lubią taki teren. Nie widać też wyraźnej ścieżki. No ale szlak jest zaznaczony dość wyraźnie. Na dole mamy drogę, a zatem poruszamy się cały czas wzdłuż szlaku czarnego. No i powoli, powoli zbliżamy się
do celu naszej wycieczki. Mamy skałkę, proszę Państwa. O właśnie, i tutaj zaczyna się właściwie ten znak, oznacza początek szlaku. No dla nas jest to koniec szlaku. Ja się teraz wspiąć kawałeczek i proszę Państwa, oto mamy krajobraz. To miejsce, w którym byłem, to był Orlik. No nic, idziemy czarnym szlakiem. Miejmy nadzieję w stronę Praskiego Traktu. Bo jak nie, to się trzeba będzie cofać. No i proszę Państwa, oto jesteśmy na Praskim Trakcie. Postanowiłem skręcić w prawo, tak jak idzie szlak czarny, którego nie ma na mapie tej mojej. Mam widok dotrzeć do takiej długiej, długiej, prostej leśnej drogi, która biegnie od Batorowa aż do Borowiny, wsi Borowina. I na przedwojennych mapach oznaczona jest jako Siegfriedweg. No i jesteśmy na Siegfriedweg. Tutaj nawet widać taki bruk kamienny, już dosyć mocno zniszczony, ale jest zauważalny miejscami. Ten taki krawężnik boczny udaje się zauważyć po prawej stronie. Po lewej trochę mniej, ale jest zauważalny. Także jesteśmy na Siegfriedweg i sobie będziemy szli tą trasą dzisiaj. Bardzo ładna droga, prościutka, wygodna do marszu i bardzo ładna pod względem krajobrazowym.